bedacht, mit Näglein besteckt, schlupfunter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. A jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla. Piosenka jest mega wkurwiająca, ale ryje banie. No i tak akurat rzeczywiście w sobotę byłem i przechodząc rzuciło mi się w oczy piwo pszeniczne Patronus. I pewnie bym je minął, gdyby nie to, że obok było piwo Patronus alkohol fry, czyli bezalkoholowe. No i wtedy już pomyślałem, kurczę, no w Polsce nie mamy za wielu pszenicznych bezalkoholowych piw. Jeżeli jest tutaj tak szeroko dostępne, no to warto by było je spróbować. Dodatkowo jest możliwość porównania jakby tej samej marki w wersji alkoholowej i bezalkoholowej. To też nieczęsto się zdarza, jeżeli nie mam na myśli tutaj jasnego lagera, tylko coś innego. Więc pomyślałem, A dlaczegożby nie? Więc spróbujemy. Piwo się nazywa Patronus i jest to marka Perlenbacher, czyli nawet jest tu taki napis Powered by Perlenbacher. Nie mamy niestety informacji, gdzie to jest ważone, poza tym, że w Niemczech. W Niemczech i zgodnie z z niemieckim prawem czystości. Tak tutaj mamy napisane. Mamy podane, że piwo regularne ma 12,3% Stammwürze po niemiecku, ale po polsku już ma, a nie, też ma 12,3 stopnia Plato. 5,5% alkoholu. Natomiast piwo bezalkoholowe nie mamy ekstraktu, ale mamy, że alkohol poniżej 0,5% objętościowo. W obu przypadkach skład jest taki sam, czyli woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, ekstrakt chmielu, drożdże. Piwo pszeniczne pasteryzowane, tu też pasteryzowane. Tu mam jeszcze informację, że węglowodany stanowią 5,4 g na 100 ml, w tym cukry 2,7. To jest chyba więcej niż 1 na 100, czyli może być troszkę brzeczkowe. Jeżeli chodzi o opakowanie, to muszę powiedzieć, że całkiem spoko. No, nawiązanie tutaj ewidentne do Franciskanera. Mamy tutaj tego, prawda, Franciszkanina, prawda, z kuflem, a tu mamy takiego ni to benedyktyna, ni to kogo. On w zasadzie to mógłby być traktowany jakoś, jakiś taki rzymski, i to patron chyba do tego ma to nawiązywać, ale moim zdaniem jest to ewidentna zżynka z tych wszystkich franciskanerów, kapucinerów, paulanerów i tym podobnych erów. No i co? Jeszcze może ta informacja jest istotna. Alkohol fry ma datę przydatności do 26 września 2019. Natomiast wersja alkoholowa ma do 12 lipca 2019. Czyli są stosunkowo świeże. Oba zostały mocno zabełtane przed włożeniem do lodówki, przy czym chyba ten bezalkoholowy był bardziej jakby klarowny. Ja muszę powiedzieć, że dosyć dawno już były takie tematy jak wajceny z niemieckich sieci sklepów, dlatego że piwo pszeniczne, wajcen, Weissbier, Hefeweizen, jak zwał, tak zwał, to wszystko znaczy to samo, jest no, czymś powszechnym w Niemczech. W Bawarii szczególnie, ale nie tylko. W zasadzie w każdym landzie znajdziecie jakieś piwa pszeniczne w marketach. Pamiętam, w jakim szoku byłem, jak pierwszy raz widziałem Ettingera, który wówczas kosztował
kosztował jakieś 20 kilka, może 30 eurocentów, co odpowiadało jakimś złoty 15 zł 30 za piwo pszeniczne, co było u nas po prostu szokiem, bo u nas wtedy, jak nie było niczego, to pierwszym takim piwem pszenicznym, które było w miarę szerzej dostępne, to był frater pszeniczny. No chociaż wcześniej właśnie szukaliśmy właśnie Weizenów. Pamiętam, że w sieci Plus, która potem była przejęta przez Biedronkę. W sieci Plus był taki Weizen, który się nazywał Valentins. I jeszcze był jeden taki Kaiser chyba, też jakiś Kaiser coś, Weizen. No ale jakoś tak nie było takiego bardzo dużego zalewu. No, zobaczmy, czy to piwo bezalkoholowe daje radę. No, bełtanie było już jakiś czas temu, więc ona powinna się uspokoić. Kapsel firmowy. W ogóle muszę powiedzieć, że ja na początku, jak tak patrzyłem na to, to myślałem, że to jest Hefeweizen i Dunkelweizen, bo ten jest taki brązowy, ale nie. Ten jasno niebieski to jest alkohol fry. I mamy tutaj to P z tego nazwy Patronus, tylko że na niebieskim tle. Mówię. W miarę to wszystko jest schludne, ładne, może nie jakieś olśniewające, ale nie jest źle. Jak widzicie, wysokie, bardzo wysokie wysycenie, co przy Weizenie jest jak najbardziej wskazane. Ono mi się tutaj troszkę ogrzało w oczekiwaniu na nagranie. No. Więc tak. Ewidentne nuty zbożowe, a wręcz brzeczkowe. Czyli coś, co się pojawia też w naszych piwach bezalkoholowych, jęczmiennych, nie czarujmy się. Jest ewidentna nuta brzeczki, czyli tego, z czego powstaje piwo, czyli tego płynu, który po fermentacji staje się piwem. No podejrzewam, że pewnie dlatego, że być może tutaj jest zatrzymywana fermentacja na bardzo wczesnym etapie. Goździka nie czuję w ogóle. Banana na granicy autosugestii. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, no to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Jest bardzo ładne zmętnienie, równomierne, żadne tam farfocle. Przy czym przypominam, że było zabełtane. Jest drobno pęcherzykowa, zbita, gęsta czapa piany, taka jak na Weizenie być powinna. No jest brzeczkowe. No jest po prostu brzeczkowe. Spróbujmy. W smaku jest nadal brzeczkowe, ale pojawiają się nuty goździkowe, pojawiają się nuty bananowe. Smakuje to po prostu jak niedofermentowany Weizen. Lekka kwaskowość, która też w Weizenach jest dopuszczalna. Goryczki praktycznie nie ma, ale ma prawo nie być. Lekko słodkawo, kwaskowate. Nie jest zbyt puste, co czasami jest problemem w piwach bezalkoholowych, że one są strasznie wodniste, puste. Ono nie jest puste, wręcz przeciwnie. Jest właśnie brzeczkowe, czyli jest lekko słodkie. Trochę to przywodzi na myśl też taką... Nie wiem, czy może być herbata zbożowa, bo nie kawa, bo nie jest palone, ale taka, wiecie, taki napar zrobiony ze zbóż. Tak to smakuje. Czyli jest nieźle, ale nie beznadziejnie. Spróbujmy wersję
Spróbujmy wersję regularną. Czy regularna się obejmie? No tutaj, no wiadomo, musimy iść na kompromisy, tak? Musimy iść na kompromisy. Jest to piwo bezalkoholowe, ale jednak mające pewne atrybuty Weizena i mające atrybuty piwa bezalkoholowego, czyli brzeczkowość. Spróbujmy regularnego Patronusa. Tutaj kapsel też z literką P, ale na tle brązowym czy tam bordowym. No tutaj nut zbożowych, brzeczkowych nie ma. Jest lekki banan. Bardzo ładne zmętnienie. Mam wrażenie, że jest nieco jaśniejsze, takie bardziej świetliste. Tak, to jest takie, takie zgaszone, to bezalkoholowe. To jest takie bardziej świetliste. No prezentuje się super. Jednolite zmętnienie, wyraźnie zmętnione, obfita czapa piany. Trochę goździka, nie za wiele, ale jest taki, nawet bym powiedział, że trochę fenolu, który, bo goździk to jest 4-winylogwajakol, taki związek, i to jest właśnie fenol, ale są też inne fenole, eugenol, jeszcze inne, które czasami nawet są nieprzyjemne. I tutaj właśnie jest goździk, ale też mam wrażenie, że coś jeszcze, no ale może to tylko wrażenie. No spróbujmy. No tutaj piana na pewno ciutkę ładniejsza, ale tutaj ten bezalkoholowy, no nie ma się czego wstydzić. No, wyraźnie fenolowe. To dobrze, bo bałem się, że będzie mega bananowe. Banan też jest, banan jest wyraźny. Lekko kwaskowe. Leciutka słodycz, ale dosłownie leciutka, na pewno mniejsza niż w bezalkoholowym. No, bezalkoholowe teraz to jest po prostu brzeczka. Słodkie. No, taka herbata ze zboża posłodzona. Nie, no powiem wam, no to zdecydowanie, ten regularny jest dużo mniej słodki, przez co kwaśność wychodzi na pierwszy plan, kwaskowość, dlatego że po prostu nic jej tutaj nie maskuje. Nie jest to jakieś super intensywne piwo, ale umówmy się, większość Weizenów nie jest super intensywna i nie powinna być super intensywna. Moim zdaniem wszystkie atrybuty Weizena ma. Oczywiście ja bym się nie pogniewał, gdyby był bardziej goździkowy, ale no nie będę też tutaj hejtował. Gdybym miał do wyboru pić to albo książęce pszeniczne, czyli lager na słodzie pszenicznym, no to w ogóle nie ma w ogóle pytań, no nie ma w ogóle dylematów. No wiadomo, że to jest lepsze. To jest przynajmniej Weizen. Czy my mamy jakieś Weizeny porównywalnej jakości szeroko dostępne? No mamy. Uważam, że Okocim pszeniczne, uważam, że Amber pszeniczniak, one, no trzeba by je jeszcze spróbować w ślepym teście z tym Patronusem. Mogłyby wygrać. No ale mówię, biorąc pod uwagę, że ten jest dobrze dostępny i chyba kosztuje coś koło 3 zł, 3,19, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. To mnie skorygujcie w komentarzach. No to naprawdę, mając do wyboru taką pszenicę, a obok koncernowego lagera z koncernu, bezsmakowego, bez żadnych atrybutów, no to to jest ambrozja. Mówię, nie jest to szał, ale nie jest to kaszana. Nie jest to coś, co bym hejtował. Natomiast no niestety ten bezalkoholowy, no jest słodki, jest brzeczkowy. No nie jest dobry.
Jest to jakaś odmiana od bezalkoholowych piw jasnych, ale jednak ta brzeczkowość jest męcząca. Męcząca i to jest niesmaczne. No to bym powiedział jeden do jednego. Jedno dobre, jedno niedobre. Desperatom, którzy po prostu no, nie mogą pić alkoholu i chcieliby jakąś namiastkę, no to może to być jakaś opcja, bo jednak doznania są inne niż przy bezalkoholowym piwie 00, jakimś tam, no nie wiem, żywcu, tam Carlsbergu czy Lechufri. Na pewno to inaczej smakuje, ale jest bardzo brzeczkowe, jest bardzo słodkie, niedobre, niesmaczne. Natomiast Weizen nie jest to jakiś szał, ale z drugiej strony siary też nie ma. No, siarki też nie ma. całkiem niezły Weizen. Przeciętny, może 3 plus, może 4 minus. Nie ma wstydu, naprawdę. Także tylko patrzcie, żeby był w miarę świeży. Im świeższy, tym lepszy, bo wajceny się bardzo źle starzeją, a prawda jest taka, że oni dają bardzo długą datę. Jeżeli tu jest data do lipca 2019, to bardzo możliwe, że oni dają rok i ono już na przykład ma 3 miesiące, 4 prawie, 3,5 miesiąca i w tym momencie być może, że jakby się trafiło na takie dwutygodniowe czy miesięczne, to by było jeszcze lepiej. Może tak być. Wajceny się źle starzeją. Niestety. Ale nie chciałbym tego pić w 2019 roku. Obawiam się, że będzie niesmaczne. Ale nie wiem. Tak czy owak, naprawdę nie jest źle. Jeden do jednego dla Patronusa. Patronus regularny tak. Patronus bezalkoholowy nie. Wasze zdrowie. Transparentis, schlaf nun selbst.